Na SOR karetka przywozi Witka Kulika. Chłopak skończył dzisiaj 13 lat. W prezencie od ojca dostał skuter. Chciał go wypróbować i wjechał w witrynę stacji benzynowej. Chłopak jest przerażony, poobijany i bardzo cierpi na skutek odniesionych obrażeń. Wjechał skuterem w witrynę na stacji benzynowej. Spokojnie, chłopie, już się tym zajmuje, to przeszło na wylot? Tak, nie wiem, chyba tak. Dobrze, jedziemy na salę. Najpierw muszę cię obejrzeć. Jakieś inne obrażenia? Wiesz co, podejrzewamy urazy głowy i złamanie ręki tej, w którą wbiło się szkło. Okej, rozumiem. Witek, tak? Powiedz mi, jak to się stało? Pomyliłem gaz kamulców i jak, Żanie, po co on cię z mi go w ogóle kupała? Dobrze, ale już spokojnie, spokojnie. Ostrożnie. Spokojnie, spokojnie, chłopie. Ciekawe, czy pan by był spokojny, jakby panu rodzice na dwa domy z życia zorganizowali. Tato przestałeś, że się mi olewa, a teraz mi kupił ten skuter, bo mama im z nim zerwała. Dobrze. Panowie, zdążyliście powiadomić rodziców? Ojciec jechał zaraz za nami. Dobra, dziękuję. Podpinamy kardiomonitor i przygotujemy opatrunki z gentamycyną, dobrze? Oczywiście kasku nie zdążyłeś założyć, nie, tak? Nie, bo tato może tylko zapłacić za benzynę, ja chciałem go tylko wypróbować. Rozumiem. Dobrze, teraz... Muszę to zobaczyć, chłopie. Rodzice pacjenta są w trakcie rozwodu. Ojciec od kilku lat większość swojego czasu poświęcał pracy i zaniedbywał rodzinę, więc żona zostawiła go dla młodszego mężczyzny. Wtedy do ojca pacjenta dotarło, że może stracić również i syna, dlatego teraz próbuje nawiązać z nim więź, kupując mu drogie prezenty. Chłopak ma żal do rodziców, że rozstając się, wywrócili jego życie do góry nogami.